Ho, 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 święty Mikołaj przybył. A tak naprawdę kolejne planszówki do szkoły już trafiły. Cztery egzemplarze gry Historia Polski poprzez wieki. Podobno bardzo fajna, mi się też podoba. Uczniowie testowali dzisiaj i wczoraj. A tutaj nowe rzeczy dzięki uprzejmości miłych osób. No i częściowo dzięki mojemu wkładowi. Piast też gra dla piątoklasistów, może i czwartoklasistów. Na podstawie gry sprzed ponad 100 lat. Zobaczymy, co to jest. Niepodległa. Siódmoklasiści na pewno się ucieszą. Kazałem czytać instrukcję do gry i nie ponimają. Ale dadzą radę. Ok, następna niepodległa. Jak katować, to równo. To 11. Alarm dla Warszawy. No zobaczymy. Dla dwóch osób gra 7-8 klasa. To też druga wersja. Co tu jeszcze mam? Pan tu nie stał. Cinkciarz. To taki jakby troszeczkę dodatek do Pan tu nie stał. Zobaczymy, jak się pieniążki kombinowało w PRL-u. No i Pan tu nie stał, wersja, że tak powiem, podstawowa. Ósma klasa oczywiście i PRL. No popatrzcie, ile tego tu jest. Jeszcze byśmy chcieli coś skombinować, ale na razie na tyle nam finanse pozwalają. Do tego jeszcze pasowałoby doliczyć tutaj jedną, drugą, trzecią, czwartą, ale grę Historia Polski dla, tak jak już mówię, dla pięcioklasistów, no ale to są już w klasie i uczniowie, w szkole, przepraszam bardzo, uczniowie już korzystają. Zresztą taka niepodległa też już jest, dzięki naszemu uczniowi z 4B, Jankowi. No szkoła wygrała i już korzystamy, co jest wspaniałą rzeczą. Pozdrawiam Was serdecznie, jeśli ktoś chciałby wesprzeć ten projekt, to można to dalej zrobić, mamy 300 zł, mniej więcej równowartość tych tutaj gierek. Miłego dnia, pozdrawiam Was serdecznie.